Kolejna dymisja w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wiceszef MON Marcin Ociepa podaje się do dymisji. W związku z dymisją wicepremiera Jarosława Gowina postanowiłem podać się do dymisji jako wiceszef MON, przekazał Marcin Ociepa. Polityk jednocześnie przyznał, że na tę chwilę zostaje w klubie parlamentarnym PiS. Dopytywany, czy dołączy do koła parlamentarnego Porozumienia, przyznał, że o jego utworzeniu dowiedział się od dziennikarzy. Ostateczną decyzję poseł ma podjąć w środę. Ociepa w środę na konferencji prasowej przypomniał, że sprawowanie przez niego funkcji wiceministra obrony narodowej była realizacją postanowień umowy koalicyjnej obozu Zjednoczonej Prawicy. Jestem wdzięczny ministrowi MON Mariuszowi Błaszczakowi i panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za możliwość pracy i służby Rzeczpospolitej w polskim rządzie. Najpierw jako wiceministra przedsiębiorczości, technologii i rozwoju, a do dziś wiceministra obrony narodowej. Służba dla Rzeczypospolitej i polskiej armii była dla mnie wielkim zaszczytem, mówił polityk Porozumienia. Ociepa tłumaczył, że czuje osobistą porażkę, bo na przestrzeni miesięcy odgrywał rolę mediatora w Zjednoczonej Prawicy. Poseł zapewniał, że aktualny rząd był i jest najlepszym z możliwych dla ojczyzny. Nie wszystko zależy od jednej osoby, od jednego człowieka. Takich jak ja było wielu, którzy na to pracowali, natomiast wczorajsza decyzja ten etap zamyka. Moja dymisja to jasny sygnał solidarności z Jarosławem Gowinem, mówił. Ja byłem przeciwny ultimatum postawionemu PiS, bo uważam, że należy budować Porozumienie i Zjednoczoną Prawicę. Nie wybieram się do innego projektu politycznego w tej kadencji Sejmu, zapewnił. Nie mam planów, by odchodzić z klubu PiS. Dopytywany, czy dołączy do koła parlamentarnego Porozumienia, przyznał, że o jego utworzeniu dowiedział się od dziennikarzy. Dodał, że posiedzenie zarządu partii zwołano w trybie nagłym i nie mógł w nim uczestniczyć, bo spieszył się na konferencję prasową. Nie mam planów, by odchodzić z klubu PiS-u. Ledwie półtora roku temu byliśmy wybierani z listy Prawa i Sprawiedliwości, przekazał Ociepa. Dodawał, że nie można pogodzić jednoczesnego należenia do klubu i koła. Na dzisiaj proszę pozwolić mi zapoznać się z decyzją zarządu mojej partii. Dziś będę podejmował decyzję, zapewnił. Jeżeli byłem wewnątrz Porozumienia tym, który był zwolennikiem pozostania Porozumienia w klubie PiS i byłem zwolennikiem pozostania Porozumienia w koalicji rządzącej, to dzisiaj ja jestem konsekwentny w swoich decyzjach i przekonaniach. Jeżeli zapadła decyzja beze mnie, dotyczących pewnych ruchów Porozumienia jako partii, to będę musiał się z nią zapoznać i jej argumentacją, porozmawiać z Jarosławem Gowinem i przekazać państwu tę decyzję, mówił. Utworzą nowe koło decyzją zarządu Krajowego Porozumienia Jarosława Gowina opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z klubu PiS oraz utworzą koło parlamentarne Porozumienia Jarosława Gowina, poinformował w środę na Twitterze rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Zarząd Porozumienia rozpoczął się w środę o godzina 8:30. Jak mówiła w Polsat News wiceprezes Porozumienia, rzeczniczka partii Magdalena Sroka, decyzja o wyjściu z kolacji to jedynie formalność. To PiS podjął decyzję o zakończeniu projektu Zjednoczonej Prawicy, podkreśliła. Dymisja Gowina. W dniu dzisiejszym PiS podjęło decyzję o faktycznym zakończeniu projektu Zjednoczonej Prawicy. Po 7 latach współpracy, po 6 latach współrządzenia zostaliśmy wypchnięci z koalicji rządowej ze względu na wierność wartościom Zjednoczonej Prawicy, powiedział na wtorkowej konferencji Jarosław Gowin po tym, jak rzecznik rządu Piotr Müller poinformował o zwróceniu się przez premiera o dymisję lidera Porozumienia. Odchodzę wraz z moimi przyjaciółmi z Porozumienia z podniesionym czołem z tego ministerstwa, z rządu. Zdziałaliśmy przez te 6 lat jako Porozumienie bardzo dużo. Jestem dumny z tego, że mogłem służyć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Od jutra Porozumienia rozpoczyna działalność, która w jak najlepszy sposób będzie realizować interesy Polski, dodał Gowin.